Można powiedzieć, że bardzo otwarty mecz z dwóch stron, dużo bramek, jeżeli chodzi o nas, przespaliśmy pierwszą połowę i tutaj drużyna Świtu stworzyła sporo sytuacji bramkowych, które dwie zamieniła na bramkę i tutaj my jesteśmy za to bardzo mocno odpowiedzialni. Chcieliśmy uniknąć dośrodkowań, też rozmawialiśmy o tym dzień wcześniej na analizie, że będą bardzo groźne. Dwóch zawodników dobrze grających w powietrzu, Ciach i Radionow i to też jakby spodziewaliśmy się takiego działania. Z tego niestety straciliśmy bramkę. Potem druga po rzucie rożnym, gdzie nie zablokowaliśmy przed pola. I szkoda, bo wydaje mi się, gdyby ta połowa skończyła się wynikiem bezbramkowym, w drugiej można by było myśleć, że będzie nieco inaczej. Dobrze wyszliśmy w drugą część spotkania. Strzeliliśmy bramki, tak naprawdę mieliśmy dwie dobre, bardzo dobre okazje do wyrównania, natomiast no, siłą rzeczy straciliśmy bramkę na 3-1 i 4, także ciężko nam to było zrobić. Zespół pokazał charakter, zdobył się dwie bramki, w niej zakończył się 4-3, także myślę, że Świt wygra zasłużenie.